Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomek. Kinorecenzje. Witam. Jakoś ostatnimi czasy, słuchajcie, nie miałem głowy ani czasu nawet, żeby robić jakieś materiały na YouTube. Wiem, że dużo osób pytało o recenzje filmów VHS i innych rzeczy. Powiem tak, nastąpią zmiany na moim kanale, moi drodzy. Nie mam już tyle czasu, co miałem kiedyś. Tym razem będzie tego czasu troszkę jeszcze mniej, natomiast będę się musiał skupić na podstawowych założeniach, dlaczego ten kanał w ogóle powstał i czym się kierował. Czyli przede wszystkim będą zmiany w playlistach, moi drodzy. Zmiany w playlistach. Uważam, że pierwsza, słuchajcie, playlista, cała Kino Masakra, co jest, nie wiem, czy będę jeszcze chodził na premiery filmów, na pewno będę o nich dyskutował. Więc to Kino Masakra, słuchajcie, zostanie. Kolejny, słuchajcie, taki odłam tych filmów, które zostaną, to są na pewno filmy DVD i filmy lat 90., bo z filmami DVD, tak jak już wspominałem, no, mam dużą kolekcję, zamierzam o nich mówić. To będą, słuchajcie, filmy, tak jak wcześniej wspomniałem, nawet w moim intrze, są to, słuchajcie, filmy od 2000 wzwyż. No i filmy lat 90., to wiadomo, 90. i trochę przed tym. Te wszystkie właśnie filmy, na które słuchajcie, się wychowałem, więc to też będzie jakoś de facto na tym kanale aktywne. No i gry wideo. Na tym w sumie chcę się najbardziej skupić, na filmach, grach i vlogach. Uważam jednak, że gry wideo będą się pojawiały i nowe, i będą na bazie tych starych gier z NES-a, z PS1 oraz z Super NES-a. To taki, słuchajcie, właśnie chciałem taki właśnie krótki materiał nagrać, żeby po prostu dać wam znać w ogóle, co u mnie się w ogóle kręci, jak to wszystko wygląda, czego się ludzie mogą spodziewać, czego wy się możecie, słuchajcie, spodziewać w najbliższych, nadchodzących dniach. Mam kilka filmów zrobionych, tutaj jeszcze chciałem zadać, w sumie nie zadać pytanie, tylko przypomnieć, że jestem w dalszym ciągu w temacie tworzenia filmu dokumentalnego o całej trylogii chęcińskiego Sylwestra. Kto wie, o co chodzi, to super. Jak to nie, to się jednego właśnie dowie. To jest takie chyba, można powiedzieć, moje takie główne założenie, bo zawsze chciałem właśnie zrobić o tym film, i bo teraz się jakoś już niedługo, słuchajcie, uda. No i co? Co teraz dalej? Jeśli ktoś chce się zapaść na jakieś live streamy, w ogóle mam do was pytanie. Jeśli chcielibyście zobaczyć live streamy z gier wideo, czyli powiedzmy ze starych konsol lub z tych nowych, najnowszych PS4 lub PS5, no to dajcie też w komentarzach, jak to wy to widzicie. Ja ogólnie na razie teraz ogrywam Cyberpunka, którego odłożyłem, od jakiegoś czasu, Boże, od tamtego roku, bo czekałem na patch na PlayStation 5, natomiast nie ukazał się, ale gra została dobrze w miarę spaczowana, więc słuchajcie, nie jest źle. I co chciałem jeszcze wam pokazać, to momencik. No, teraz tego chyba nie znajdę. Nie, mam, słuchajcie, mam, bo tego tu pełno pod tym telewizorem u mnie leży. Jestem także w trakcie ogrywania gry Demon's Souls. Znaczy w sumie już kończę nową grę plus jedynkę. No i co? No i o tym też się ukaże materiał. Już niedługo, bo to też się wszystko montuje, tylko muszę jeszcze filmik dograć pewien. Wytłumaczę, zresztą sami zobaczycie. To będzie chyba pierwszy film ogólnie, jak się pokaże teraz po tym. A później będą tematy filmowe. Moi drodzy, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Jak już wspomniałem, ten materiał, słuchajcie, kręcę dlatego, że właśnie dać wam znać, co będzie dalej. Ja rozumiem, wiem, że jakiś czas materiałów nie było, jakieś 2-3 miesiące, natomiast powiedziałem, było spowodowane moimi tam rzeczami, które po prostu musiałem ogarnąć w międzyczasie. Mam nadzieję, że teraz będzie po prostu troszkę lepiej i się wszystko będzie, słuchajcie, turlało. Co do materiałów i ilości jeszcze, bo w sumie to chciałem też poruszyć. Maksymalnie to, co mogę wycisnąć z tego wszystkiego, to będą 3 filmy miesięcznie. Nie będę już tego wszystkiego, słuchajcie, zasypywał, nie wiadomo jak dużą, jakby to powiedzieć, jak dużą ilością tych filmów, bo to też na tym, słuchajcie, rzecz polega.
chcę robić te filmy w miarę fajnie, dobre, słuchajcie, takie, że po prostu coś wnosiły. A no i jeszcze jedno, Old School Reviews, to jest seria, która chyba najbardziej mi pasuje tutaj na moim kanale. Oprócz tych filmów właśnie lat 90. to seria Old School Reviews jest świetna. Ja strasznie lubię prowadzić różne tematy z tego względu, no, że po prostu mam duży szereg zainteresowań. I tak samo jak właśnie film o telewizorach z wyjściem HDMI 1 bardzo dobrze się rozszedł. Tak samo czy o PlayStation, czy nawet teraz o Days Gone, jak rozmawiałem, czy mówiłem do Was. Także no to będzie coś bardzo fajnego. Także no to tyle chyba w sumie, co do Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jakiś tam entertainment sprowadzam do Waszego życia, jeśli to oglądacie. Jakoś tak cieszę, to kurde, słuchajcie, w sumie Kuba się przy tym bawi naprawdę bardzo fajnie. To tyle. A, jeszcze jedno, zanim skończę. Jeśli ktokolwiek chce trafić na moje live'y, też mam live'y na Twitchu. Robię sobie, po prostu robię live'y, gram z kumplem czasami i sobie, słuchajcie, rozmawiamy, tak, zapraszam też na Twitcha, link będzie w opisie. To tyle teraz, na pewno. Trzymajcie się do następnego. Strzała.